Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map. No i w dzisiejszym odcinku mamy mapkę Normalna Wieś V3, mapę, którą gdzieś tam zobaczyłem na YouTubie u pewnego użytkownika o nicku Heroes TV i postanowiłem, że biorę i przetestuję. Pierwsze co, mapka jest dalej na fazie testów, na fazie pracy, z tego co mi wiadomo, i nadal będzie się rozwijała. Na mapce mamy dwie gospodarki, tak z góry mówiąc. No i parę rzeczy zostało, dużo rzeczy zostało poprawionych, dużo rzeczy zostało dodanych. No i pierwsze co, sprawdzimy to sobie lanty. Lanty, powiem wam, że nie współgrają z mapą. No i myślę, że autor to poprawi i będzie to lepiej wyglądało, niż wygląda to teraz. No, lanty musicie, żeby kupić sobie pola, to musicie tutaj klikać to pierdoły, te wszystkie pokupować, żeby wiedzieć, które pole jest wasze, to musicie to wszystko pokupować tutaj, no nie? No i tak, na mapie jest dwie gospodarki, pól jest, no trochę ich jest, no nie oszukujmy się, jest ich dosyć sporo, bo oczywiście, no wszystkie trzeba pokupować, jakby to nie było, no nie? Tu jest to koło drogi. Ogólnie mapka bardzo fajna, taka, żeby pograć sobie na malutkich maszynkach, na słabszych kompach, jak widzicie, mam ponad 160 fps bez nagrywania, znaczy z nagrywaniem. No i co, przejdźmy sobie do oprowadzenia. No i tu mamy standardową chałupę, którą znacie, poczekajcie, ten bieganie szybkie było zmniejsze, którym to się zmniejszało, chyba V, dobra. Dobra, to będzie B, muszę włączyć B. No i tutaj mamy tak, standardową chałupę, dosyć znaną z każdej mapy w farmingu już. Oborę też dosyć znaną. No Garaf też dosyć znany, bo to był z Borusia, bodajże jest Garaf. Zobaczmy, tu możemy chyba, nie możemy tego otwierać. Na tej gospodarce to tak, tutaj macie taki Garaf 3-stanowiskowy, tutaj taki większy, tutaj możecie mafię sobie upchać. Na tej gospodarce to są właśnie wrota do poprawy, żeby się zamykały i otwierały, czyli do wygrania po prostu jest trigger, to drzwi są do zaprogramowania. Myślę, że zostanie to poprawione w kolejnej wersji mapy. Tutaj za gospodarstwem mamy taki kup przestrzeń. W ogóle nie wiem, czy tu jest silos, tutaj tu już był silos, czy silosu nie było. Silosa nie było jeszcze, tutaj w ogóle jest przestrzeń na oborę, ale wiem, że w wersji V4 ma być już ta obora dodana. Tutaj właśnie ma być obora właśnie nie ze zwierzętkami i takie inne pierdoły. Mają być, czyli tu ma być silos i tu ma być właśnie obórka. Obórkę możecie sobie sami postawić, jak gracie na starszej wersji mapy, czyli na tej V3, co właśnie ja teraz ją sprawdzam, bo V4 jeszcze nie jest wydana. No i co, tutaj mamy taki przejazd, u góry mamy pole takie dosyć ciekawe. Tutaj mamy sklep z maszynami. Czyli możecie sobie tutaj coś kupić, standardowy sklep New Holanda. Tutaj mamy skup, w którym wersji tej mapy nie działa, bo to jest wersja V3, dopiero na V4 działa. Mrajwy skup. No i tutaj mamy kolejne pole, takie jest górko. Dosyć to pole mi wspomina pole z Borusiowa i ta droga mi wspomina trochę Borusiowo, ale no mogę się mylić, no nie mogę się mylić, że to nie jest wzorowane na Borusiowie. Ale tak trochę mi też wydaje się, że jest lekko wzorowany. Z lekko. Tu jest ogólnie GS. Jak widzicie w Goskowie. Mamy tutaj przystanek Widzewa. Tutaj lasek, który mógłby być troszkę gęstszy, no ale no wiadomo, żeby nie legowało, to tak musi to wyglądać. Tutaj mamy jakieś opuszczone gospodarstwo, które nikt nie zamieszkuje. No taki fajny na urbex. Widzę. Bardzo Sosnowskiego mijamy. Tutaj ktoś się pobudował. No i tutaj mamy kolejną gospodarkę, czyli gospodarkę numer 2, gdzie jest już silos na kisonkę, który działa wybrany. No i tutaj trzeba będzie sobie postawić jakąś oborę małą i sobie, pograć, ale myślę, że w wersji O4 to już będzie wszystko tutaj stało. No i tutaj mamy chałupkę, mamy taki garażek mały z kanałem, więc możecie tutaj sobie polonę zapostawić i sobie wyrobić. O kurde, tak jak u nas na warsztacie, skoro schodki do warsztatu są, znaczy do kanału, i tu się siedzi, no nie? No i tutaj wyjazd z gospodarki, brakuje bram jakichś takich wyjazdowych z gospodarek, no ale to wszystko jest do zrobienia. No i kolejne pola tutaj, no dosyć ciekawie to się prezentuje, pola są równej wielkości, są małe i średnie,
Jak sobie sobie pograć w wolnej chwili. Błoto jest, nie wiem czy ono działa, zaraz sobie przetestujemy je. Tutaj mamy DAFA, lepiej wygląda ta ciężarówka niż w 13 na pewno, w 19. Nie wiem, ono jest w 13, ale ładnie to wygląda. Tak samo ta koparka model z 13, ale też ładnie wygląda. No i tu drogę chyba chłopaki robią. No i tutaj mamy łąkę, taką dużą łąkę. Tu mamy chyba skup drugi, bo tu zboże jest. Drugi skup na mapie, czyli taki młyn jakby. Tu jeziorko, pewnie tutaj wodą możecie pobierać. Tutaj mamy handlowe ze zwierzętami, tutaj o Hanki Volkswagen, która w kartony wjechała w tym statku w rower. No i tu sobie kupujecie zwierzęta, no nie, nie wiem czy tutaj coś można, jak nie będę koło, żeby gry nie skasowało w razie co. No i co, mapkę weszliśmy i sobie przetestujemy teraz to błoto, więc wypożyczę jakiś ciągnik, wypożyczymy sobie, a weźmiemy sobie Dojczyka. Czemu by nie? To już tam dosyć stary, dzisiaj już jest, więc sobie wypożyczymy. I sobie pojedziemy przetestować to błoto na to pole. Mapkę oceniam po, jak na razie 8 na 10. Zobaczymy czy działa błoto. Może dam większą wtedy ocenę. No 8 na 10 ze względu na to, że dużo rzeczy jest jeszcze do poprawy, ale mapka całkiem fajnie się prezentuje. Myślę, że tu autor dosyć sporo rzeczy doda jeszcze do tej mapki, czyli te bramy właśnie. Doda coś na pewno w stylu tych obór już, bo w wersji 4 Horosa już widzę, że to obory stoją. Więc myślę, że w następnym sprawdzeniu będzie większa ocena. Błoto nie działa, no niestety. No czyli no, ocena pozostaje 8 na 10. No skoro, że błotko nie działa, no ale nic się, już się z tym nie zrobi. Więc co, link do pobrania mapy macie w opisie. Jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Komentarz, link, subika, a tymczasem ja się będę z wami żegnał. Do następnego, trzymajcie się, cześć, no i pa, pa.